taką świeżynkę Nefarious. Taki pan, nazywa się Vaccarino, stworzył niedużą grę, która nazywa się Dominion, a to jest jego druga gra. Właśnie tam rozgrywa się pierwsza partia na Falconie. Od już 40 nie uciekli gracze, więc sądzę, że im się podoba. Mamy też troszkę mniej prestiżową świeżynkę, Get Beat. Gra o rekinach i robotach i o rekinach, które zjadają te roboty. Tutaj masz właśnie pobojowisko po poprzedniej partii. Gra jest bardzo prosta. Wybierasz kolor robota. Dostajesz talię kart, która odpowiada kolorowi twojego robocika i zagrywasz kartę. Jeśli zagrasz niższą kartę niż inni gracze, twój robot jako pierwszy ucieka na początek peletonu. Jeśli zremisujesz, nie ruszasz się w tej turze. I na końcu tury, jeśli twój robot jest na końcu, rekin podpływa do niego i odgryza mu rękę albo nogę. Robot ucieka na sam peletonu, a rekin robi miam miam. Gra się kończy, kiedy zostają dwa roboty i ten jest na początku wygrywa. A ile można stracić to gdzie? 4. Oczywiście jest też wariant dłuższy, w którym tracimy nie całą kończynę, tylko nadgarstek, łokieć, ramię i tym podobne. To jest. Ostatnia świeżynka, prosto z SN, Kontakt. Jest to ballada o ścinaniu drzewa, czy bardziej precyzyjnie o korowaniu drzewa. Gra polega na tym, żeby zbić z tego naszego pniaczka całą korę, nie zrzucając środka. Każdy gracz ma dwa uderzenia. Zepsułem, muszę kupić. Każdy... To jest strategia marketingowa. Na tym wygląda. Jeden kawałek kory to jest jeden punkt, środek minus 5, więc nie opłaca się zrzucać w całości. Wszędzie. Oczywiście jak każda gra zręcznościowa, lepiej się gra z piwem. No i mamy oczywiście grę rajdową. Doczekaliśmy się polskiego wydania Rallymana oraz polskie wydanie. Proszę o zoom na polską flagę. Pełna instrukcja po polsku. Oraz przywiozłem ze SN rozszerzenie. Ścigamy się na szutrze, ścigamy się na dodatkowych typach opon. Naprawdę bardzo, bardzo rozwija grę. To już jest opcja dla zaawansowanych. Okej, super. Gdzie pytać o te gry? Luzodania.pl. Luzodania.pl i oczywiście w wszystkich sklepach, z którymi współpracuję. Okej, dzięki.